Przez 3 dni miłośnicy teatru mieli swoje wielkie święto. Festiwal Jeden Dzień z Życia Ziemi, zorganizowany przez Nyski Dom Kultury, przyciągnął grupy teatralne z całej Polski, od Nysy przez Opole, aż po Warszawę. Warsztaty i zajęcia terapeutyczne prowadzili specjaliści, znani reżyserzy i aktorzy. To pierwsze takie wydarzenie w Nyskim Domu Kultury. Na jednej scenie ze sztuką teatralną zmierzyli się amatorzy, aktorzy z pierwszych scen w Polsce i niepełnosprawni. A wszystko z okazji zakończenia remontu placówki, którego priorytetem było zlikwidowanie barier architektonicznych, do tej pory uniemożliwiających osobom niepełnosprawnym pełne uczestnictwo w życiu kulturalnym. Budynek jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych. My dzisiaj pierwszy raz korzystaliśmy z wind, dlatego żeby umożliwić właśnie uczestnictwo tych osób. Festiwal udział wzięły teatry z całej Polski, w tym również grupy złożone z osób niepełnosprawnych, Teatr 21 i Teatr Niezwykły. Ale jak podkreślał Jan Peszek, właśnie w teatrze określenia pełno i niepełnosprawny stają się pojęciami relatywnymi. Ograniczenia to jest rzecz szalenie względna. Mi się wydaje, że takie własności kulturowe, jak na przykład problemy muzyczne czy partytura muzyczna, jest absolutnie dostępna dla każdego, tylko że jest inaczej referowana. Każdy będzie referował inaczej, inaczej będzie ją rozumiał, inaczej będzie na nią odpowiadał. 3-dniowe warsztaty dla młodych adeptów aktorstwa były okazją do doskonalenia umiejętności scenicznych i to pod okiem najlepszych. Dlatego uczestnicy są pewni, jeśli wykażą się pracowitością, ich gra nie będzie już taka sama. Każde zajęcia dla mnie są bardzo dobre, bo każdy coś innego uczył. I tylko było trzeba brać tą wiedzę. Mam nadzieję, że będzie lepiej, że to poskutkuje jakimś progresem. Rady pana Peszka, oczywiście ćwiczenia mimiczne, wyrażenie siebie poprzez ruchy ciała. No głównie pomoże to wyrażać siebie na scenie. Wieczorami odbywały się pokazy teatralne. W sobotę publiczność podziwiała braci Grabowskich i Jana Peszka w scenariuszu dla trzech aktorów, sztuce napisanej przez Bogusława Szafera, dla nich i o nich. Choć Mikołaj Grabowski wspomina, że początkowo bynajmniej nie zachwycił się scenariuszem. Dopiero w latach 80. Andrzej mówi, a przecież jest taki tekst, który Szafer napisał chyba dla nas, bo myśmy są tam napisani. Ty jako reżyser i my, prawda, z Jaśkiem jako dwaj aktorzy. Reżyser mówi, ja się spaźniam, ja się wyłączam, mówi. No ja tak kiedyś mówiłem. W niedzielę na deskach NDK wystąpiły Teatr Niezwykły oraz Teatr 21 ze spektaklem I My Wszyscy, odcinek 0 z Piotrem Swendem, znanym jako Maciuś z Klanu. Odcinek 0 to jest dla nas ważne, bo my chcemy zarabiać, chcemy pracować. Lubimy jeździć na różne festiwale. Bardzo lubię występować na scenie. Bo wtedy czuję się świetnie. Jeden Dzień z Życia Ziemi to pierwszy z festiwali wieńczących remont Nyskiego Domu Kultury. Kolejny już w czerwcu, tym razem w tanecznym stylu Tańca z Gwiazdami.